jak długo możesz spać na wodzie. Najpierw obliczasz prędkość zbliżania bezpiecznego. Sprawdzasz, czy coś jest na horyzoncie. Jeśli nie, to i tak zakładasz, że coś jest tuż za nim. Z odległości od widnokręgu i twojej prędkości obliczasz czas, w jakim dotrzesz do widzianej linii horyzontu. I już wiesz, ile możesz spać spokojnie. Kilka minut. Matematyka. Możesz na nią liczyć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.